W tym nagraniu zajmiemy się kolejnym typem hybrydyzacji. Mówiłam już o hybrydyzacji sp3. Alkany, w których atomy węgla mają ten typ hybrydyzacji, odznaczają się budową tetraedryczną i swobodą rotacji wokół wiązania węgiel-węgiel. Teraz zastanówmy się, jaka jest hybrydyzacja atomów węgla przy wiązaniu podwójnym w alkenach. Okazuje się, że kształt cząsteczki etenu zupełnie różni się od kształtu cząsteczki etanu. Eten ma budowę płaską. Wszystkie atomy w etenie znajdują się w jednej płaszczyźnie. Kąty między wiązaniami wynoszą około 120 stopni. W cząsteczce etenu atomy węgla nie mają hybrydyzacji sp3. Jeden atom węgla jest połączony z trzema innymi atomami i nie ma wolnych par elektronowych. Więc liczba przestrzenna dla atomów węgla wynosi 3. To podpowiada nam, że atomy węgla mają 3 zhybrydyzowane orbitale. Elektrony walencyjne atomu węgla rozmieszczone są na podpowłoce S, 2 elektrony, i na podpowłoce P, również 2 elektrony. Najpierw, aby utworzyć orbital zhybrydyzowany, należy uwzględnić wzbudzenie elektronowe. Jeden elektron z orbitalu S przejdzie na orbital P. Teraz wiemy, że potrzebujemy tylko 3 zhybrydyzowanych orbitali. Aby powstały 3 orbitale zhybrydyzowane, należy wziąć 3 zwykłe orbitale atomowe. Weźmy jeden orbital S i 2 orbitale P. Jeden orbital P zostanie nieshybrydyzowany. Ten typ hybrydyzacji to hybrydyzacja sp2. Kształt powstałych hybryd jest mniej więcej taki. Hybrydy powstały z orbitalu S o kształcie kuli i orbitalu P, który miał kształt ósemki. Na każdym zhybrydyzowanym orbitalu znajduje się jeden elektron. Elektrony te oddziałują z elektronami 2 atomów wodoru i z jednym elektronem sąsiedniego atomu węgla. Aby powstały wiązania sigma, orbitale musiały nałożyć się czołowo. Dokonałam tu pewnego uproszczenia. Nie uwzględniam tu mniejszych części orbitali zhybrydyzowanych. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że jeden orbital P tego i tego atomu węgla nie uległ hybrydyzacji. Pozostał nieshybrydyzowany. Oba te orbitale będą się ze sobą nakładać. Ten typ nakładania nazywa się nakładaniem brzusznym orbitali. W wyniku tego nakładania powstaje orbital cząsteczkowy pi. Powstaje wiązanie wielokrotne. Przez nakładanie boczne orbitali P wokół wiązania podwójnego nie ma możliwości swobodnej rotacji tych części cząsteczki. Cząsteczka etylenu jest strukturą sztywną. Długość wiązania podwójnego w cząsteczce etylenu, czyli cząsteczce etenu, wynosi około 1,34 angstrema. Okazuje się, że wiązanie podwójne węgiel-węgiel w alkenach jest krótsze niż wiązanie pojedyncze węgiel-węgiel w alkanach. Przypomnę, że wiązanie pomiędzy atomami węgla w etanie wynosiło około 1,54 angstrema. Zastanówmy się, ile będzie wynosić liczba przestrzenna w cząsteczce etenu. Mamy 3 wiązania sigma. Dodatkowo na atomie centralnym nie ma niewiążących par elektronowych. Zatem liczba przestrzenna jest równa liczbie wiązań i wynosi 3. Pamiętaj, że przy określaniu liczby przestrzennej wiązanie podwójne jest liczone jako jedno wiązanie. Jeśli mamy do czynienia z liczbą przestrzenną 3, to wiemy, że powstają 3 orbitale zhybrydyzowane. I tak właśnie jest w hybrydyzacji sp2. Do hybrydyzacji wzięliśmy jeden orbital S i 2 orbitale P. Powstały 3 orbitale zhybrydyzowane. Przejdźmy do innego przykładu. Mamy tu cząsteczkę fluorku boru. Atom boru ma 3 elektrony walencyjne i wszystkie te elektrony biorą udział w tworzeniu wiązań chemicznych. Atomy fluoru mają 7 elektronów walencyjnych i tylko jeden spośród tych 7 elektronów tworzy wiązanie chemiczne z atomem centralnym cząsteczki, z borem. Pozostałe elektrony walencyjne tworzą 3 niewiążące pary elektronowe. Zastanówmy się, jaka jest liczba przestrzenna tej cząsteczki, a następnie na jej podstawie określmy typ hybrydyzacji.
Do określenia liczby przestrzennej bierzemy pod uwagę jedynie sumę wiązań sigma między atomem centralnym a ligandami i sumę niewiążących par elektronowych na atomie centralnym. To, że każdy atom fluoru ma aż 3 niewiążące pary elektronowe, nie wpływa na liczbę przestrzenną. Nie wpływa na hybrydyzację atomu centralnego i nie wpływa na kształt cząsteczki. Liczba przestrzenna wynosi 3, a to podpowiada, że w trakcie hybrydyzacji orbitali atomu centralnego powstaną 3 hybrydy. A w takim razie mamy tu do czynienia z hybrydyzacją sp2. Atom boru będzie miał 3 orbitale zhybrydyzowane sp2. Kształt cząsteczki to płaski trójkąt, a kąt między wiązaniami wynosi 120 stopni.